Sponsorem programu jest Alior Bank. Wyższa kultura. Bank nowości. Dzień dobry, witam Państwa. Maciej Woźko, Gazeta Bankowa, portal w gospodarce.pl, a to jest program Mały Biznes, Wielka Sprawa, poświęcony małym, średnim przedsiębiorstwom i przedsiębiorcom, którzy prowadzą lub zaczynają dopiero prowadzić biznes. Witam moich gości, a gośćmi moimi Państwa są dzisiaj Mikołaj Lis, dyrektor działu produktów depozytowych dla klientów biznesowych w Alior Banku. Witam bardzo. Dzień dobry panu, dzień dobry serdecznie państwu. Oraz Piotr Soroczyński, główny ekonomista Krajowej Izby Gospodarczej, nie po raz pierwszy w naszym programie. Witam bardzo serdecznie i porozmawiamy o tym, jak duże przedsiębiorstwa, jak banki na przykład, mogą pomóc małym, mogą pomóc średnim w tym, żeby te przedsiębiorstwa się rozwijały, jak dostosowują też swoje rozwiązania wciąż w zmieniającym się otoczeniu prawnym. Przypomnę tylko, i o tym również będziemy dziś rozmawiać, jesteśmy świeżo po wprowadzeniu czy podpisaniu przez prezydenta konstytucji biznesu zmieniającej trochę podejście państwa, podejście administracji państwowej, publicznej do prowadzenia właśnie biznesu. Zacznijmy od banków, korzystając z tego, że jest z nami przedstawiciel banku właśnie. No, korzystanie z instrumentów finansowych, czy mówiąc wprost, z bankowości elektronicznej dla przeciętnego obywatela nie jest już żadnym wyzwaniem. Większość z nas korzysta z bankowości elektronicznej, ze strony internetowej, z przelewów. No, wydaje się to dosyć proste. Niemniej jednak ja mam wrażenie, że kiedy zaczynamy rozmawiać już o prowadzeniu działalności gospodarczej, to każdy nieprowadzący tej działalności jeszcze, czy rozważający rozpoczęcie działalności, powie, no tak, ale to chyba jakieś specjalne konto trzeba mieć, to chyba trzeba mieć specjalną opiekę, specjalne wsparcie. Jak to jest? Spotykacie się państwo z takim właśnie podejściem rozpoczynających działalność? Rzeczywiście to prawda. Spora część przedsiębiorców wykorzystuje rachunek prywatny do prowadzenia rozliczeń swoich przy jednoosobowej działalności. Ustawa rzeczywiście nie zobowiązuje przedsiębiorcy do posiadania rachunku firmowego stricte, natomiast z wielu przyczyn i powodów jest to pożądane, ponieważ ułatwia między innymi rozdzielenie finansów prywatnych od finansów firmowych. Przykładowo, gdy staramy się o kredyt firmowy, nie musimy bankowi udostępniać informacji o całej naszej historii płatności związanych z życiem prywatnym. Po drugie, banki, zwłaszcza dla przedsiębiorców, ostatnio w ofercie mają bardzo korzystne finansowo rozwiązania. Nie mówię tu tylko o prowadzeniu rachunków bezpłatnie, ale także o dodatkowych usługach, ponieważ przedsiębiorcy, zwłaszcza w pierwszej fazie prowadzenia działalności, często wymagają dodatkowego wsparcia. Jest to wsparcie zarówno finansowe, kapitał na rozpoczęcie działalności, jak i wsparcie merytoryczne. Takie wsparcie to na przykład pomoc w założeniu działalności gospodarczej. Przez portale banków można już rejestrować działalność gospodarczą. Składanie wniosku CIDG o rejestrację działalności jest coraz powszechniejsze elektronicznie i my jako Alior Bank także w tym kierunku zachęcamy przedsiębiorców. Jeszcze niedawno oznaczało założenie firmy, oznaczało jednak wizytę, no teoretycznie w jednym okienku, jak to się od wielu, wielu lat słyszymy, natomiast no, wizytę w Urzędzie Miasta po to, żeby firmę zarejestrować, w Urzędzie Skarbowym po to, żeby firmę tak zgłosić, w ZUS-ie, żeby zgłosić też, więc no, tych miejsc było kilka przynajmniej. To prawda. Biuro rachunkowe na teraz przykład. Teraz można je wszystkie dostępić przeglądarką internetową, złożyć wniosek internetowo i potwierdzić go profilem zaufanym, którego nadanie co prawda wymaga jednej wizyty w dowolnym urzędzie, natomiast jego ważność jest kilkuletnia, więc można potem wszystkie administracyjne sprawy załatwiać dzięki temu narzędziu. Choć są też już część instrumentów, może niekoniecznie związanych z działalnością gospodarczą, ale też wykorzystuje autoryzację poprzez bank, czyli jeśli w banku jesteś
jesteśmy zarejestrowani, prawda. Mamy konto, tam są nasze dane, ta autoryzacja na przykład przy 500 plus poprzez bank też jest już często wykorzystywana. To prawda, my mamy nawet i zachęcamy naszych przedsiębiorców do korzystania z tego narzędzia. Bardzo uproszczony proces zakładania rachunku firmowego, bezpłatnego dodam, poprzez bankowość internetową dla klienta indywidualnego. Osoby, które są już klientami banku i tym samym bank zna ich tożsamość i wie, że nikt się pod nich nie podszywa, mogą złożyć prosty wniosek, który nie generuje nawet żadnych dokumentów, nie trzeba dostarczyć żadnych zaświadczeń. Autoryzacja SMS-em, tak jak przy wykonaniu przelewu, oznacza, że przedsiębiorca uzyskuje aktywny i bezpłatny dodatkowo rachunek firmowy. To mówimy o tych osobach, które już się zdecydowały, ale nowe przepisy wprowadzają no, rzeczywiście dużą zmianę, działalność nierejestrową. Jak pan sądzi, czy jest szansa, że ta działalność nierejestrowa pobudzi no, chęć Polaków, chęć osób, które do tej pory właśnie bały się tego pierwszego kroku zgłoszenia działalności, ale miały pomysł na prowadzenie biznesu? W moim rozumieniu to rozwiązanie będzie miało kapitalne znaczenie dla rozwoju przedsiębiorczości w Polsce. Z takiego powodu, że w naszej populacji, która jest bardzo pomysłowa i, że tak powiem, może wiele zaoferować pomysłów na biznes, tak naprawdę bardzo często wielu z tych pomysłów nie próbowano, bojąc się właśnie zobowiązań i natury administracyjnej, i też natury finansowej, przy okazji też choćby temu, że jeżeli się już zarejestrujemy jako przedsiębiorca, musimy płacić ZUS. I to jest dosyć poważny wydatek. A zawieszenie działalności do tej pory również było bardzo trudne, tak, niełatwe. Ale no, jeżeli startujemy, no to nie po to, żeby od razu zawieszać, więc wiadomo, że przez kilka miesięcy, mimo że w ogóle nie mamy żadnej gwarancji, czy nam się powiedzie, bo pomysł może być świetny, ale zawsze go weryfikuje rynek, czy faktycznie znajdziemy klientów, czy w tym miejscu, w którym żeśmy chcieli prowadzić działalność, czy akurat dla tego klienta. I tak naprawdę no, podjęcie tych wszystkich zobowiązań było no, bardzo trudne, że tak powiem, do przejścia mentalnie. No, wielu z nas obawiało się po prostu zacząć, myśląc, że sobie więcej kłopotu na głowę sprowadzi, niż będzie miało pożytku ewentualnie z tego zaczęcia szczęśliwego. W tej chwili sprawa wygląda zupełnie inaczej. Bardzo duża część też działalności, która w tej chwili do niedawna była prowadzona w takiej, no, nazwijmy, no, takim szarej strefie trochę jednak, gdzie coś było wykonywane, ale w zasadzie była obawa, czy to nie będzie naganne, czy to nie będzie karane. No, tak naprawdę cały czas no, niektórzy, którzy próbowali tak poza systemem coś spróbować, zorientować się, czy będą mieli klientów, czy mogą w jakikolwiek sposób podziałać, no, cały czas mieli wrażenie, że działają w takiej sferze w zasadzie, która powinna być napiętnowana, naganna. W tej chwili wiemy nie. To jest specjalnie dla kogoś, kto chce zacząć, kto chce spróbować i powinien móc to zrobić bez zbędnych obciążeń. On i tak będzie musiał zainwestować sporo środków w to, żeby wyrób jakiś, czy jakąś usługę komuś podać. Będzie musiał mieć narzędzia, będzie musiał mieć materiały, będzie musiał mieć być może dostęp do środka transportu, do jakiegoś miejsca, w którym się pracuje, więc te wszystkie rzeczy, które można zgromadzić, no, nie będą dodatkowo, które trzeba sprowadzić, nie będą dodatkowo obciążane no, tymi powinnościami, nazwijmy, natury administracyjnej. Oczywiście, jeżeli biznes tylko zaczyna no, wychodzić, jeżeli widać, że tam są jakiekolwiek poważne utargi, w tej chwili regulacja mówi więcej miesięcznie niż połowa minimalnego uposażenia, czyli więcej niż 1050 zł, no to wtedy już warto jednak i trzeba prowadzić normalne zarejestrowanie. No ale dopóki robimy próbki, dopóki tak naprawdę zbieramy oferty na to, co pierwsze wykonaliśmy, no nie podlegamy pod tak ostry reżim. To będzie miało kapitalne znaczenie dla, że tak powiem, no wyjścia na światło dzienne naszej pomysłowości. To jest też ten przepis dotyczący pierwszych 6 miesięcy bez obciążeń ZUS-owskich. Tak jest. Przedsiębiorcy mają 6 miesięcy na rozpoczęcie opłacania składek. Od 30 kwietnia wchodzą te przepisy. Tu rozumiem, że też to jest kwestia współpracy z moim rachunkiem bankowym i z bankiem właśnie na takiej zasadzie, że no, zgłaszam się, dobrze, będę prowadził działalność, jest tam po drugiej stronie ktoś czy automat, który będzie mi przypominał. ZUS, podatek. To prawda, zwłaszcza na początku nie mamy jeszcze tej rutyny pamiętania o datach, do kiedy zaliczka na podatek, do kiedy składki ZUS-owskie. Szczęśliwie rynek daje takie narzędzia. My także takie narzędzie przygotowaliśmy dla przedsiębiorców w ramach portalu zafirmowani.pl. To jest bezpłatna platforma, która służy poradami, jak prowadzić działalność, jak się rozwinąć, jak pozyskać finansowanie.
ale także oferuje narzędzie do prowadzenia książki przychodów i rozchodów, czyli najpowszechniejszej i najczęściej stosowanej formy rozliczeń dla mikroprzedsiębiorców. W tym narzędziu także udostępniamy kalkulator, który przypomina o ważnych terminach płatności, oraz umożliwiamy przedsiębiorcom bezpłatne generowanie faktur dla swoich klientów. To jest też ten element. Bardzo często, jak rozmawiam z osobami, które są tuż przed podjęciem decyzji o założeniu działalności gospodarczej, mówią: no dobrze, ale te faktury, zbieranie tego, historia rachunku właśnie, kontakty z urzędem skarbowym. Ja zawsze wtedy odpowiadam: biuro rachunkowe, jest spora oferta biur rachunkowych, które bardzo, bardzo sprytnie działają, pomagają, rzeczywiście współprowadzą tak naprawdę tą część księgową i rozliczeniową. Rozumiem, że dzisiaj dzięki automatyzacji też, zaraz się dowiemy, czy na przykład jest tam gdzieś sztuczna inteligencja również wykorzystywana w ramach tego programu dużego prowadzonego przez Alior Bank Cyfrowy Buntownik. Rozumiem, że część tych rozwiązań pojawia się właśnie w takich kontaktach internetowych z bankiem. To prawda, choć chciałbym zacząć od tego, że usługa samodzielnego prowadzenia książki przychodów i rozchodów, a korzystania z księgowości profesjonalnej, księgowej czy księgowego, to są w zasadzie komplementarne usługi. Tak naprawdę one mogą być wykorzystywane przez przedsiębiorcę jednocześnie na początek, żeby nie generować kosztów w tym najbardziej newralgicznym okresie, kiedy dopiero zarejestrowaliśmy działalność. Jeszcze przychody być może nie spływają, jeszcze nie wiemy, jak poradzimy sobie z przepływem gotówki, warto skorzystać z narzędzi bezpłatnych. Natomiast jeśli chodzi o automatyzację, o którą pan redaktor zapytał, faktycznie ta automatyzacja następuje i ona często jest widoczna na linii banki, administracja publiczna. I takim podstawowym rejestrem, z którym spotykają się wszyscy przedsiębiorcy, jest Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej, czyli rejestr, w którym przedsiębiorcy są po prostu zapisywani. Jest to ogólnie dostępny rejestr i informacja o przedsiębiorcach, z którym banki, na przykład my także w naszych produktach, komunikują się bezpośrednio i zwalnia to przedsiębiorców z konieczności dostarczania jakichkolwiek zaświadczeń czy dokumentów przy rozpoczynaniu współpracy z bankiem. To jest jeden z kroków służący automatyzacji. Służący automatyzacji, ale służący również ułatwieniu. Ten temat ułatwienia w prowadzenia działalności, czy ułatwienia rozwijania działalności gospodarczej, czy prowadzonej firmy, on jest bardzo ważny i pojawia się ilekroć mowa właśnie o tym pakiecie ustaw Konstytucja Biznesu. Tytuły na portalach biznesowych po podpisie pana prezydenta nie pozostawiały złudzeń: będzie łatwiej, prowadzenie biznesu ma być łatwiejsze. Pytanie moje brzmi: czy panu zdaniem to się uda? Czy rzeczywiście te zmiany, choćby rozpoczynając od tego ogólnego stwierdzenia, co nie jest prawem zabronione, jest dozwolone, i powrót trochę do tego, z czym mieliśmy do czynienia na początku lat 90. Kwestia domniemania uczciwości przedsiębiorcy w sporach z fiskusem choćby, to czy rzeczywiście to ułatwi prowadzenie działalności? Krajowa Izba Gospodarcza zaopiniowała pozytywnie projekt. Tak, jeżeli w ogóle rozpatrujemy, jak mogą być poukładane sprawy, zwłaszcza od strony przepisów, to tak naprawdę mamy dwa skrajne wyjścia: albo nic nie wolno, albo wszystko wolno, ale tak naprawdę to są bardzo rzadkie przypadki. Natomiast zazwyczaj wybieramy któryś z dwóch modeli, albo jeden model to jest taki, że wolno wszystko, co nie zostało zabronione, a drugi model jest taki: wolno wszystko, co zostało dozwolone. I teraz jest tak, co do zasady, my zdecydowanie popieramy ten pierwszy. Natomiast w sposób też zrozumiały, z biegiem czasu, nawet jak się taki system ustali, to na różnych etapach, często w bardzo dobrej wierze, różni regulatorzy starają się poszczególne kawałki życia gospodarczego uregulować, dlatego że pojawiają się jakieś ryzyka dla innych może uczestników życia gospodarczego. I w sposób naturalny to, że wszystko niby wolno, zaczyna narastać dodatkowymi ograniczeniami. I to, że w tej chwili przyszła inicjatywa, żeby przynajmniej część
tego narastania odwrócić i żeby zwrócić uwagę właśnie na ten problem, jest bardzo istotna. Bo oczywiście to nie da się tak używać tego czystego systemu pod tytułem, że w zasadzie prawie wszystko wolno i tam jest tylko kilka drobnych sfer, które muszą być albo uregulowane, albo w jakiś tam inny sposób ograniczone. We współczesnym świecie już się tego tak nie da zrobić. My w różnych miejscach poszliśmy między innymi po to, żeby chronić konsumentów, żeby chronić nas jako inwestorów, jako konsumentów. Klientów, z różnych powodów, w sposób naturalny. Pojawiają się te ograniczenia. Natomiast trzeba zawsze pamiętać, że gdzieś w tym zacnym, że tak powiem, ruchu musi być ktoś powiedzieć stop i to już jest przesada. Tak? Więc myślę, że pojawienie się tego całego pakietu jest chęcią, że tak powiem, przywrócenia przynajmniej części tych wolności, a potem zwrócenia uwagi na niektóre rzeczy, że to nie do końca są tylko i wyłącznie hasła, ale że mają być stosowane. No bo w sposób naturalny w systemie prawnym mamy zawsze tak, że jest domniemanie niewinności, inne tego typu rzeczy, ale praktyka pokazuje potem, że czasami się na niektórych tak patrzy, że w zasadzie to, co on ten, coś chciał zrobić. Nie? I myślę, że to, że pojawiło się tak kompleksowo i na tak wysokim poziomie aktów stanowionych, to jest między innymi przyczynek do tego, żeby cały system, który kontroluje, który sprawdza i tak dalej, znów wziął to pod uwagę, że w zasadzie takie są idee i takie są pryncypia. Czasami z różnych powodów my od nich odchodzimy, zapominamy, wiemy, że one są, ale tak naprawdę troszkę działamy inaczej. Tu jest znowu położony nacisk, że ma być inaczej, mamy wrócić do tego, co mówimy naprawdę, a nie, że jedno mówimy, a praktyka jest druga. Ja oczywiście rozumiem, że to jest tak, że przez pewne przyzwyczajenia, jakiś taki ugruntowany sposób pracy, trudno się przebić. To jest naturalne. Ale jeżeli odpowiednio często się to powtarza i zwraca się na to uwagę, no to praktycznie każdy z czasem się do tego dostosuje. Ja bym nie chciał, żeby wszyscy od razu mieli takie wrażenie, że to od pstryknięcia palcami się uda i w każdym urzędzie od razu wszyscy to będą stosować bezapelacyjnie i po prostu to będą mieli jako świetlane rzeczy. Przyzwyczajenia są takie, a nie inne. Ale chodzi o to, żebyśmy wszyscy będące w tym systemie starali się tak działać. Między innymi też, żebyśmy mieli troszeczkę życzliwości dla siebie nawzajem. I jeżeli gdzieś coś tam jeszcze nie szwankuje, no to nie należy też się jakoś strasznie, że tak powiem, awanturować, tylko zwrócić uwagę, że jest podejście troszkę inne i chcielibyśmy być w taki, a nie inny sposób traktowani. Więc to jest dobry krok, ale też i z takim czymś mocniejszym niż tylko apel i krok. No przecież tu jest cały zestaw prawny do tego. Jest rozpoczęciem pewnego procesu, który może pozwoli nam się wszystko zmienić. Za jakiś czas pozwoli nam się zmienić. Ale jak pan o tym mówił, to odczuwam pewną analogię do rozmów. Jesteśmy świeżo po gali technologicznej Gazety Bankowej, kiedy wczoraj rozmawialiśmy na temat technologii IT w digitalizacji przedsiębiorstw w Polsce. To też bardzo podobnie to brzmiało. Znaczy, jak to zrobić, żeby nie przeregulować rynku, nie kontrolować go za bardzo. Z drugiej strony mamy gdzieś w tle to, co się dzieje z Facebookiem, choćby w Stanach Zjednoczonych, a równocześnie gdzieś dane, które pokazują, że wykorzystanie technologii cyfrowych przez przedsiębiorstwa w Polsce, Polska jest na 27 miejscu, daleko, daleko jest jedna rzecz, w tyle. Jest jedna bardzo istotna sprawa. My musimy przejść od takiego etapu deklarowania i tłumaczenia ludziom, jacy powinni być, do etapu analizy, czego ludzie sami nie zrobią, bo tak naprawdę nie do końca się chcą wyrwać ze strefy komfortu. I co tak naprawdę ktoś powinien dać jako usługę gotową, daną, żeby ludzie mogli przejść dalej i robić to, co na co dzień chcą robić. No, ktoś może robić zabawki, ktoś buty, ktoś, że tak powiem, programy komputerowe. I na tym się koncentruje, natomiast nie do końca często panuje nad tymi wszystkimi rzeczami z otoczenia. I to, co, że tak powiem, banki robią dla przedsiębiorców, od strony choćby tego systemu wspomagającego przy zakładaniu firmy i przy, że tak powiem, przypominaniu, jakie są powinności, to jest super inicjatywa. Z takiego powodu, że ktoś może po prostu z tego skorzystać i wie, że już o to się nie musi martwić, tak? Chodzi o to, żeby przedsiębiorca nie został pozostawiony z tym wszystkim sam. No bo popatrzmy, ile jest stref życia przedsiębiorcy, którymi on w zasadzie, zgodnie z deklaracjami i poradami wszystkich wokół, którzy robią to w dobrej wierze, powinien tak naprawdę nad iloma strefami pamiętać. I nad digitalizacją, i nad tym, żeby cały czas być na bieżąco z przepisami, i na tym, żeby jakoś sobie wymyśleć biznesplan, i na tym, żeby wyjść na eksport i coś jeszcze. Tylko pamiętajmy,
zdecydowana większość firm w Polsce to są firmy, które są jedno, dwu, trzyosobowe. I to nie jest tak, że tenże przedsiębiorca ma stosowny departament, z którego dyrektor z wicedyrektorem i z trzema ekspertami rozejrzy się, jak przychodzi sygnał z góry, powinieneś albo powinniście ze swoją firmą zmierzać w kierunku digitalizacji, żeby to tylko rozgryźć. To są osoby, które się tym zajmują. To jest zacny przedsiębiorca, który tak naprawdę chce robić to, co umie i co go cieszy i co jest jego tak naprawdę życiem. Co przynosi mu zyski też. To oczywiście pozwala mu żyć, ale tak naprawdę te inne sfery dobrze by było, gdyby wszędzie, gdzie się da, załatwić coś za przedsiębiorcę, a nie pouczać go, że on powinien być tutaj bardziej świadomy. Jak przełamiemy tą mentalną taką, że tak powiem, barierę tych, którzy w dobrej wierze radzą, żeby oni przeszli do momentu, że już trzeba coś zaproponować. Słuchaj, ja to za ciebie zrobię, w ogóle się o to nie martw. Obojętne, czy to będzie w taki, czy w inny sposób zapłacone, no bo oczywiście nie ma darmowych lunchy, ale to jeżeli by to zdjął z głowy przedsiębiorcy, to myślę, że jeszcze więcej by się pojawiło nowych, fajnych pomysłów na biznes, a już w tych, które istnieją, pokazałyby się nowe dodatkowe pomysły. Alior Bank w strategii do 2020 zapisał wyraźnie wprowadzić nowe rozwiązania cyfrowe, które ułatwią zakup produktów i usług online, a także inwestować w IT i innowacje, zapewniając swoim klientom bezpieczne przejście przez rewolucję technologiczną. Trochę właśnie na takiej zasadzie, znaczy tak jak powstawał internet gdzieś tam na początku lat 90. Na to pytanie, korzystasz z internetu, bardzo często padała odpowiedź: nie, bo właściwie nie potrzebuję. W momencie, kiedy nastąpiła jakby taka naturalna potrzeba, bo internet zaoferował pewne usługi i pewne użyteczności, zaczęliśmy z niego korzystać. Najpierw komunikacja, potem prezentacja swojej oferty. Teraz często to już nie wystarczy. Dotknęli panowie bardzo dobrego i istotnego zagadnienia, czyli takich trudnych technologicznie rozwiązań, z którymi przedsiębiorca nie miał dotychczas do czynienia, bo magiczne hasła SEO, SEM, czyli na przykład pozycjonowanie stron internetowych, są, myślę, odstraszające niektórych z naszych przedsiębiorców. Dla wielu kończyło się tak, że domenę dostawał, czy kupował domenę do przedsiębiorstwa, no bo trzeba przy działalności tą domenę mieć. I właściwie jakąś tam stronę, wizytówki bądź adresu czy numeru telefonu. Natomiast te wszystkie rzeczy związane z promocją w internecie są bardzo istotne i tylko dzięki nim, jeśli ktoś prowadzi działalność usługową czy handlową, może zaistnieć wśród szerszych kręgów. I można w internecie znaleźć mnóstwo takich porad, niektóre bezpłatne, inne odpłatne, natomiast wyszliśmy z założenia jako bank i zgodnie z naszą strategią cyfrowego buntownika, że musimy też pomagać przedsiębiorcom zdobyć tę wiedzę bezpłatnie, dlatego wspomniany przeze mnie wcześniej portal zafirmowani.pl oferuje także specjalne szkolenia dla przedsiębiorców z tego, jak pozycjonować swoją firmę w internecie. Rozpoczęliśmy taki program Akademii Zafirmowanych.pl. Zachęcam wszystkich państwa, wszystkich przedsiębiorców zwłaszcza oraz osoby zainteresowane rozpoczęciem działalności do wejścia na tę stronę. Jej skorzystanie z niej jest absolutnie bezpłatne i między innymi już w najbliższy poniedziałek odbywa się kolejne webinarium, do którego skorzystania zapraszamy. Ale to rzeczywiście to, o czym wspomniał pan wcześniej, czyli zbudowanie nowych nawyków, nauczenie się nowych narzędzi, których dotychczas nie musieliśmy stosować, pozwoli nam podskoczyć z tego mało zaszczytnego ostatniego miejsca w Unii Europejskiej. Warto dodać, że tak naprawdę ten świat cyfrowy jest szczególnie istotny, nawet nie ze względów promocyjnych, ale często my mamy takie opory, obawy przed, nie wiem, w szerszych kręgach pokazaniem tego, co jesteśmy w stanie wytworzyć, bo mamy obawę, że na pewno wszyscy tam dookoła to robią lepiej. Natomiast w świecie elektronicznym możemy podpatrzeć, kto co robi, na jakie rynki wysyła, jak to opisuje, w jaki sposób to jest, że tak powiem, zareklamowane. Możemy, nie wiem, spróbować zadziałać jako konsument, który, że tak powiem, ogląda ofertę, tak? I to jest dla nas też rada, w jaki sposób my powinniśmy swój produkt, nie wiem, być może dopasować do danego rynku, być może inaczej opakować, być może inaczej opisać, być może inaczej go pokazać, żeby zaistnieć. I przecież to jest też jedna z głównych barier, ta nieumiejętność przed wyjściem za granicę. Przecież świat w tej chwili handlu zagranicznego przestał być takim światem magicznym jak niegdyś, że trzeba było 100 pociągów do kogoś wysłać, a jeżeli ktoś produkował mniej, to w ogóle się w tym świecie nie liczył. Poza tym trzeba było mieć jakąś taką, w cudzysłowie, magiczną wiedzę o tym, że gdzieś tam na końcu świata może być ktoś, kto od nas te 100 pociągów kupi. Przecież
ten świat w ogóle już nie istnieje w tej chwili. W tej chwili możemy wysyłać poszczególne sztuki towarów na bardzo odległe rynki i w świecie elektronicznym znaleźć klienta, przenegocjować z nim co i jak, zaproponować mu ofertę, pokazać mu, z czym to się wiąże i po prostu towar wysłać. Świetnie opanował tę sztukę pewien portal z chińskimi produktami, który przysyła do nas no, mnóstwo małych paczuszek i właściwie no, nigdy nie widzieliśmy ani nie znamy kooperantów po drugiej stronie, ale kupujemy od nich bardzo, bardzo wiele rzeczy. I tutaj oni, jeśli już pan redaktor dotknął tego przykładu, oni opanowali sztukę dostosowywania się do rynków docelowych, bo na przykład akceptują formy płatności, które są u nas bardzo powszechne. Nie musimy się zdawać na narzędzia, których nie jesteśmy pewni. Jest kilka instytucji, które pomagają w opanowaniu tego pomysłu na biznes, tak? Mam pomysł na biznes, szukam teraz sposobu na to, żeby założyć firmę, żeby rozwinąć tę firmę. Cieszę się z przepisów, które dają mi ten 6-miesięczny czas na spróbowanie, na sprawdzenie, czy rzeczywiście sobie poradzę. PARP, PAIH, właściwie cała grupa PFR, Krajowa Izba Gospodarcza, a teraz banki doszły właściwie do takiej grupy instytucji, do których możemy się zwrócić z prośbą o pomoc. Mówię o tym dlatego, że wydawałoby się, że bank no, nie jest tą instytucją doradczą, a raczej no, firmą, miejscem, w którym trzyma się swoje środki. Akurat to duża zmiana. Za instytucję, którą reprezentuję, mogę śmiało powiedzieć, że od początku taki powrót do tradycyjnych wartości bankowości, czyli doradztwa, nam towarzyszył. I często to stanowi o jakiejś decyzji biznesowej, o zaproponowaniu produktu. Ale to doradztwo to jest nie tylko doradztwo związane z rozpoczęciem czy prowadzeniem działalności, ale często to jest doradztwo związane ze sfinansowaniem tej działalności. My także współpracujemy z instytucjami, które udzielają gwarancji, poręczeń. Byliśmy trzecim po co do wielkości dystrybutorem gwarancji, także jesteśmy aktywni na tym rynku. I co jest istotne, często doradzamy przedsiębiorcom, jaką formę finansowania wybrać, czy leasing będzie lepszy, czy kredyt. Jeśli kredyt, to czy finansowanie bieżącej działalności, jeśli tak, to w jakiej formie, może karta kredytowa, może limit odnawialny, może kredyt ratalny. To wszystko dla osoby, która jeszcze nie pożyczała nigdy na rozkręcenie działalności, może być przytłaczające. Jako punkt honoru stawiamy sobie dobre doradztwo i zdecydowanie jesteśmy myślę tutaj. I wracamy do tego magicznego słowa, ułatwiamy, tak jak ułatwieniem mają być przepisy. Tak jest. Zbliżamy się do końca, a chciałbym jeszcze o jedną rzecz na koniec panów zapytać i poprosić o komentarz. Tegoroczny raport o sytuacji mikro małych firm w roku 2017 zatrudniających do 49 osób podaje rekordowe wyniki. Właściciele małego biznesu od lat nie byli takimi optymistami, zarówno jeśli chodzi o biznes i perspektywy rozwoju, jak i sytuację gospodarczą w kraju. Raport przygotowywany przez Bank Pekao, no dość zaskakujący, bo do tej pory miałem wrażenie, że te małe firmy no, nie są aż tak optymistyczne, a tutaj widzą perspektywy rozwoju, widzą, że coś się na rynku dzieje. To jest naturalne, to jest naturalna pochodna sytuacji gospodarczej, która w tej chwili jest. Pamiętajmy, że to było badanie skierowane do firm małych i średnich, czyli przede wszystkim takich, które swoją ekspozycję z biznesem mają na rynek krajowy. Na rynku krajowym zaszło bardzo wiele pozytywnych dla przedsiębiorstw, które dostarczają towary czy usługi zmian. Znacznie więcej nas pracuje, zarabiamy więcej. Pojawiły się dodatkowe stymulacje ze strony, że tak powiem, polityki socjalnej, które, że tak powiem, wyrównały tutaj pewne nierówności i tak naprawdę przywróciły na rynek konsumpcyjny bardzo wielu konsumentów, bardzo wiele rodzin, które do tej pory za bardzo nie mogły na ten rynek wychodzić. Jest rynek, jest no, chęć też kupowania. Środki na finansowanie. Jedno zdanie dosłownie od pana na koniec w kontekście tego raportu. Ja zgadzam się zdecydowanie z tym, że wiele było inicjatyw, które rynek pobudziły. Mam nadzieję, że przedsiębiorcy i przyszli przedsiębiorcy skorzystają z dodatkowych zachęt i sądzę, że tak jak wspomnieliśmy, pobudzenie rynku poprzez dopływ kapitału, poprzez między innymi program 500+ na przykład, który zasilił konsumentów dodatkowe środki, faktycznie mógł być tym, co zadecydowało o sukcesie niektórych przedsiębiorstw.
przedsiębiorców. I kończymy w takim razie dzisiejszy program bardzo optymistycznie. Mikołaj Lis, dyrektor działu produktów depozytowych dla klientów biznesowych w Alior Banku. Dziękuję bardzo. Serdecznie. Oraz pan Piotr Soroczyński, główny ekonomista Krajowej Izby Gospodarczej. Dziękuję panom i dziękuję państwu za uwagę. Sponsorem programu jest Alior Bank. Wyższa kultura. Bank nowości.